Fizjoterapeuta wykonuje masaż funkcyjny grup mięśniowych wykonujących głównie wyprost w stawie ramienno-łopatkowym. Bardzo często w okolicy pachowej mięsień najszerszych grzbietu na wskutek swojej intensywnej pracy wytwarza niekorzystne połączenia powięziowe przypominające sklejenia z innymi okolicznymi grupami mięśniowymi i ich powięziami. Takim masażem fizjoterapeuta jest w stanie rozluźnić, uelastycznić i polepszyć ruchomość mięśni najszerszego grzbietu, obłego większego czy zębatego przedniego.